Gmina Bełchatów. Tu zaledwie 24 punktami kolejną kadencję przegrał Kamil Ładziak. Mieszkańcy gminy oddali na tego kandydata 2461 głosów, na Konrada Koca 2485. W klukach na kolejną kadencję nie został wybrany Karol Sikora. Jego kontrkandydatka Renata Kaczmarkiewicz zyskała 1237 głosów, co dało 54,28% poparcia. Karol Sikora z 1000 z 42 głosami zyskał 45,72% poparcia. W gminie Rusiec duże zaskoczenie. Dariusz Woźniak, który od czterech kadencji był niepokonany, teraz przegrywa. Wybory na urząd wójta wygrał Damian Szczytowski, uzyskując 1777 głosów, co dało 52,75% poparcia. Dariusz Woźniak 1589 głosów. W Drużbicach dotychczasowa wójta przegrała z Tomaszem Głowackim, którego w drugiej turze poparło 51,98% wyborców. W pierwszej turze Bożenie Zielińskiej zabrakło pół punktu procentowego, by rozstrzygnąć wybory już wtedy. W Kleszczowie obecny wójt zachował fotel. Sławomira Hojnowskiego poparło 60 i 99% wyborców. To najwyższe poparcie w drugiej turze wśród gmin powiatu bełchatowskiego. Henryk Michałek zyskał poparcie 39 głosów mieszkańców. Sławomir Chojnowski to drugi wójt, który po tych wyborach zachowuje swoje stanowisko. W pierwszej turze w gminie Szczerców z poparciem 53,21% wygrał Krzysztof Kamieniak, który w dalszym ciągu rządził będzie gminą. W Zelowie drugą turę wygrał Tomasz Jachymek, na którego zagłosowało 3424 wyborców, co dało 57,15% poparcia. Agnieszkę First poparło 2567 osób, czyli 42,85%.